Kubał, pozdrawiam młody. Zobaczymy, czy się pojawi. Tak jest. Numer 190, pan Morzyński Dariusz Policza. Czas 35 minut i 30 sekund. Czekamy za kolejnym zawodnikiem. Dobra, zapraszamy pana. Halo, halo. Kierowski Roman, numer 10, białe życie. Czas 35 minut 37 sekund. Brawo Andrzej! Brawo! Słuchajcie, tak jak powiedziałem, nie jest na podium, nie! Nasz najlepszy ekipów i biegu europejskiego, pan Andrzej Krzysztof, numer 217. Reprezentujący Team Alcon, 33 minut 23 sekundy, a ja już podaję za chwilę kolejnego zawodnika. Jest mi pan Bukucki Patryk z Gniezda, Wielki Bogdan Maszkowski, Maciej Zbytgosz, Aleksandrowicz Bartosz z Rzeszy, reprezentujący Alton Gniezdo. To jest ta pierwsza finałowa szóstka. Oczywiście za chwilę pojawią się kolejne osoby. Nie mamy jeszcze najlepszej zawodniczki. Słuchajcie, mam nadzieję, że ta pierwsza pani wyszedł wielu mężczyzn, wielu zawodników, by móc powiedzieć, że tak samo jest to na najlepszych osiągnięć i wyniku na pierwszej Tychanowskiej Wyszce. Mamy sześciu zawodników, tak jak powiedziałem, zwycięzcy, którzy staną na podium. Generalnie klasyfikacji to Morzyński Dariusz, Kłosowski Roman i Krzysztof Andrzej. Ale na dalszym miejscu wypracowali się Bogucki, Patryk Maszkowski, Maciej Bartosz, Aleksandrowicz. Mamy kolejnego zawodnika. Na siódmym miejscu Dawid Kulterman w miejscowości Gdzieliniec. Teraz tych zawodników będzie coraz więcej przybywać. Linię Maciej poproszę w tej chwili. Kolejny zawodnik Bartosz Kudrz ze Stawarzędza. Leśniak Michał, Kolorowicz Tomasz, Wilkowa, oto Przemysław z Gniezda, Alton Gniezdo, Mikołajski Przemysław z Gniezda, Olejkowski Marcin ze Szczytu Czerwiecki. Ja się kilka razy będę czytał, że zdecydowała Leśniak Michał, to już będzie miało się troszeczkę celem. Mamy już kolejnych zawodników. Spotkamy za pierwszą panią. A mamy zawodników różnych stron. Szczytniki, Wilkowe, Poznań, Czerniejewo, Czerniejewo, Wilkowo. To są te osoby, które spotkują. Przekroczyły linię mety. Pękociny. Łebko, Jezita, Krewko, a my czekamy cały czas, jak powiedziałem, za pierwszą, najlepszą zawodniczką tej pierwszej edycji na Warszawie Puszki. Najważniejsze to jest to piękny gest, który pokazuje, że najważniejsze to jest ukończyć ten 10-kilometrowy odcinek. Oczywiście organizatorzy wyruszają bezpośrednio po ukończonym biegu. Przepiękne, ciężkie, czyli trudno będzie zgubić tu podstawowe medale, ale jeszcze pan spotkamy cały czas za kolejnymi zawodnikami. Jest zawodnicka! Jest, już na razie pierwsza zawodnicka. Wielki brawo, wielki wątpliw, pan poczujmy. Na 167 zawodników pobra się pierwsza kobieta, która pojawiła się w tej chwili. Jest to pani Marzena Siwińska-Wilkowa, reprezentująca grupę Wilkowo-Biega. 40-44 sekund. Pani Siwińska Marzena. Gratulujemy serdecznie, a więc mamy... Piąteczek metrów dalej! Kasia jest...
Pięknie, życiówka! Mamy kolejną zawodniczkę. Kolejną zawodniczkę, która nam się tutaj pojawiła. Numerem 89, pani Joanna Stawowa. Joanna Stawowa Skrzydowa, reprezentująca Alto Gniezno. Pani Joanna Stawowa, i czekamy na osobę, która zajmie miejsce trzecie na podium. Druga pani. Trzecia. Trzecia, a przepraszam. No nie. Trzecia pani. Gratulujemy serdecznie. I tak mówię, za to zresztuje nasze kolejne. Czas zwycięzcy. Nie, to jest wątpliwa. A to jest
Thank you.
Pani Joanna Szwalek, Komisji Kultury Fizycznej,
i turystyki z sejmiku województwa wielkopolskiego. Zrobią sobie za chwilę pamiątkowe wieście. Pan Leszek Kęsi, bo jeszcze się nie do tego grona dołączy. Nie cała Polska się dołączy. Jak wrzucimy na Facebooka, to będzie szalenie. Pamiątkowe wieście. Pada deklaracja, że też powiem. Trzymamy go za krok. Dziękujemy. Pamiętowe zdjęcie, ono za chwilę ukaże się w mediach społecznych. Wiele tysięcy osób będzie miało okazję zobaczyć to uczestniczy w tej pierwszym mechanicznym biegu. Pan Ryszard Tomchowicz, mój prawdy nauczyciel wychowania fizycznego, ukończył także bieg. Gratuluję serdecznie. Ja za chwilę otrzymam informację, ilu jeszcze zawodników pozostało na trasie, bo się ilu jeszcze przebiegło. Przypomnę wszystkim zawodnikom, po otrzymaniu medalu zdajemy numer startowy do organizatorów. Te osoby, które zostawiły te pozycje w szkole podstawowej, oczywiście są tam. Się pojawia przed zapozyt, bo pani przyjedziemy za pociągu tutaj na miejsce. A my czekamy, czekamy, za chwilę być może uzyskam informację, ilu zawodników pojawiło się tutaj już na gminety. Padnie. Ja myślałam, że medal. Nie, to gorąco. Mało do pokoju, panowie. Nie, to jest punkt. No. Ale na pogrodzie też. Brawa! Wielkie brawa, wielkie brawa. Jako jednego zawodnika. Krzysztof Kulny. Jako Marolnego. Moja koleżanka. A tego nie, na to nie patrz. No nie, bo on się później wystartował. No nie, nie. Nie wiem, była za tobą, ale niedaleko była za tobą. A medal? Gratuluję. Ładnie, godzinkę jeden. O. A ty ile? No pięć. Albo mi ciężko, bardzo już mam. No ja też. Piszę na fakta. Leci, jest Nana. Woda leci, woda. Co? Myślę, woda. Jest. Tam nie dostaję. Brawo! Nie dobra.
Pierwsza grupa wiczowa. No. Brawo! Dzięki! Thank you.
Brawa, brawa, gratuluję ukończenia biegu. Pani Ducha Natalia, Kowalewo Pomorskie. Kolejna pani. Pani Anna Milalska-Wilkowa. Aha, pani Anna Milalska. Za chwilę będzie przychodzić ciężki brat z zawodników, którzy powinni pojawić się na imprezy. Samego nie hano, to Który gmina jedna osoba by nie może, bo to było Żelazkowa. Wszystkie pamiątkowe zdjęcie bardzo prosimy na linii metry, to są jeszcze mamy kilka chwil. Zasłonię go, bo tyle to. Ja wrzucę na Facebooka na stronkę biegu. No, będzie można sobie. Zapewne powinna zostać w stopniu w założeniu przygotować reprezentację do udziału w tym wydarzeniu, ale to jest bardzo ciekawe. Znamy to kilkuosobową reprezentację gminy Niechanowo. Najważniejsze, że powinni miejsce, to został fakt uproszczenia tego dostępu w kilku elementów. Za chwilę mam nadzieję, że otrzymam informację.
Ostatnią informacją, która upewni nas, informacją, która nas upewni, że jeszcze nikogo nie ma na trasie biegu, to oczywiście jak pojawi się pojazd karetki pogotowia, mamy informację, że jeszcze 5 zawodników jest na trasie. Miejmy nadzieję, że bez tajemniczego wsparcia pojawią się z tego są elementy. Przypomnę tylko, wszyscy mam nadzieję, my ostatnio przekazali organizatorom. Druga informacja to jest to, że Polsowa Juta złożyła sobie depozycje w szkole podstawowej i nie muszą tam się pojawiać. Te depozycje zostaną przywiezione tutaj bezpośrednio na plac. 5 zawodników, czy to będą sami panowie, czy będą panie, to za chwilę się okaże. Po przekroczeniu linii mety już będziemy powolutku zmieniać lokalizację i przechodzić na właśnie miejsce, gdzie znajdują się już wszyscy uczestnicy i drodzy tygodnie, ale także mieszkańcy, którzy towarzyszą sobie jeszcze w Hamowskiej Wódce i będziemy przygotowania do wyników już poszczególnych kategoriach wiekowych. Co ty gadasz? A ja przypomnę jeszcze raz organizatorzy. Uczniowski klub sportowy Błyskawica, Niechanowie, wspólnie z inicjatorem biegów, panem Reszkiem, Kęśni, dyrektorem biegów, przedstawicielem sponsora strategicznego, a więc Niechanowo. To właśnie oni wspólnie z władzami samorządowymi, ale także innymi organizacjami, Szkoła Podstawowa Gminy Środek Kultury, Biblioteka, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, UKS Niechan. To właśnie są te podmioty, które wspólnie przyczynili się do organizacji tej imprezy biegowej. Po zakończeniu poszczególnych dziennik mojej osoby na scenę spotkanie jeszcze ministrze sponsorów, a więc czekamy 5 zawodników, którzy jeszcze jest na trasie biegu. Miejmy nadzieję, że to powie za kilka chwil pojawią się na linii mety. Czekamy. Nie, no bo to samo, nie? Tak. Kaleczka mi pierwszy. Ostatnia osoba nadbiega. Raz.
mamy, widzimy karetkę pogotowia gdzieś tam w oddali, a więc już ostatnia piątka zawodników, za chwilę gdzieś tutaj się pojawi wśród nas. Ja tylko dodam jeszcze raz, za ogromną radością witaliśmy i cieszymy się, że uczestnikami tego pierwszego historycznego biegu byli między innymi pan Piotr Gruszyński, starosta Gnieźnieński, Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pan Andrzej Krzyszki, dyrektor biegu Legitu Wielkopolskiego Biegu Europejskiego, który zajmuje się w ogóle na co dzień przede wszystkim organizacją właśnie tego rodzaju imprez biegowych od kilkudziesięciu lat, maratonszych, uczestnik wielu imprez biegowych w Europie i na całym świecie, ale jest z nami także między innymi pan Leszek Wojtaszak, aktor znany z różnych seriali telewizyjnych, mieszkanie Gniezna. Też kilka takich ciekawostek. Jest z nami także tutaj związany z gminą Michałowo. Był komendant posterunku policji, pan Mieczysław Wieszczy, w skradzie 91 lat. Może być dumny, bo jest ojcem syna pana Janusza, który także jest uczestnikiem naszego biegu. I to właśnie o 91-letni nie mieszkaniec, ale osoba związana z gminą Michałowo pojawiła się także tutaj, aby troszkę powstrzymać i dopilnować w tej imprezie biegowej. Jest z nami pan Ryszard Kołochowy, tak jak powiedziałem. Był nauczyciel wychowania fizycznego właśnie tutaj na Michałowskim Kierzalcach. Pan Ryszard był jego uczniem. I tam zastrzeżona została ta chęć do organizacji imprez sportowych, a także do ustawiania jakichś wybranych wyjazdów tenisowych. Ale dzieli to oczywiście także pasja. Przypomnę, że to właśnie wczoraj w Gminie Krzyszczewskim Klubem Sportowym Niekan organizowaliśmy 29. edycję ogólnopolskiego biegu Niechana. Impreza adresowana do uczniów szkół podstawowych, ostatniej już klas i na zmiany. Ponad 550 uczestników. To bardzo jest nam miło, że po tej licznej imprezie biegowej dla dzieci młodzieży to właśnie dzisiaj ten historyczny moment, pierwsza niechanowska wyszka dekadu 2019, która zapoczątkuje, mam nadzieję, wieloletnią tradycję organizacji tej imprezy biegowej. I mamy już ostatnią grupę, która za chwilę przekroczy linię mety. Wielkie brawa, wielkie brawa, wielkie brawa, bo to znaczy, że za chwilę ja wszyscy pokonali te dzieci. Brawo!